jednym basenu, drugim rozrywki. A czego według Was brakuje w Świdnicy? Rozrywek dla dzieci. Szczerze mówiąc, po południu wolne dni. Wszystkiego. No to proszę wymienić 5 rzeczy. Ja dziękuję, nic nie sam wam. Czemu? Na latarki idziemy, zahandlujemy tu. Ale dużo skarbów w wodniu głonę. Mandaty nie robię. Nie dać na wielkie sklepy. A idę tutaj, handlujemy za 100 zł. Bo oni mandaty nie robią. Te skarbówki cały czas przyjeżdżą. Nie idę na supermarkety, na wielkie miasta, tak? To jest. Dziękujemy bardzo. Krajowcy, mamy zezwolenie, oni złowią mandaty. Z basenu. Mamy 1, 2, 3 baseny. Wie pan co? Krytego. SP4 i na ulicy Równej. Tak, a kąpał się pan kiedyś tam? Wielokrotnie. No. Z takim małym dzieckiem mam jechać tam na basen, wie pan co? Muszę jeździć do Wałbrzycha albo do Świebodzic. Świebodzice takie małe miasto i mają basen, a my Świdnica większej nie mamy. Nie wiem, może jakiegoś normalnego basenu, a nie tej śmiesznej pływalni. Moim zdaniem brakuje klubów, jakichś miejsc dla młodych ludzi. Chyba niczego. Uwielbiam to miasto. A czego może brakować? Mamy chyba wszystko, tak? Mamy piękny park, mamy kulturę, wszystko jest rozwinięte. Chyba wszystko. Rozrywki. A jakiej rozrywki pani brakuje? No ja nie, ale dla młodzieży nie ma rozrywki. A jaka dla młodzieży jest rozrywka? No jakiś klub, żeby był, czy gdzieś młodzi, żeby w zimie gdzieś poszli. Nie ma nic. Rozrywek. A jakiej rozrywki pani brakuje? Mało dyskotek jest dla młodzieży. Są dwie, bardzo fajne. No, ale to jest mało. Czyli co więcej? 5, 10? No nie, ze 4. Wie pan, że były piękniejsze te budynki. Coraz ładniej jest, ale jeszcze niektóre ulice to mają dużo do życzenia. Nie wiem, jakiś więcej placów zabaw dla dzieci. Za mało ich jest? Tak. Więcej miejsc rozrywki. Jest bardzo mało. Jest jeden skatepark i to bardzo daleko stąd. No nie ma takich miejsc rozrywki. No chyba niczego. Wszystko mamy. Wszystko mamy. Jest tak odpowiednio wszystko dostosowane i jeżeli chodzi o rzeźnie i spożywcze i tego mamy wszystkiego pod dostatkiem, tylko pieniążków nie mamy. Kolorów. Może to jest wina jesieni. Basenu krytego, który mogłyby i dzieci uczyć pływać i mogłyby spędzać czas z rodzicami rekreacyjnie. No myślę, że to byłoby dobre.